Dzisiejsza sesja jest sesją absolutoryjną, a jednocześnie jest to sesja bardzo uroczysta. Otwieram 25. sesję Rady Gminy Sławatycze. W sesji uczestniczy 13 radnych, na ustawowy skład 15. Wobec tego ten skład upoważnia nas do podejmowania decyzji. Otrzymaliście też Państwo projekty uchwał i porządek obrad. Projekt odnawialnych źródeł energii. 3 tygodnie temu mieliśmy spotkanie w szkole, takie już podsumowujące tego i tych zmian, które wynikły w trakcie realizacji tego projektu, bo kiedy przystępowaliśmy do tego projektu 2 lata temu, nie było mowy o tym VAT-ie 23%, który podniósł nam cenę, że tak powiem, wkładu własnego, czyli państwa, wszystkich, którzy do tego projektu przystąpili. W związku z tym projektem bardzo dużo osób też zrezygnowało. Po prostu nie podejmowaliśmy takiego ryzyka. Jesteśmy małą gminą z małym budżetem. Nie stać nas byłoby, żeby za wszystkich, że tak powiem, ten VAT zapłacić. Zresztą w większości gmin to samo robią. Nie ma tak, że gmina wszystkie koszta pokrywa. Też jest projekt napisany już na środowiskowe wsparcie dzieci i młodzieży. Miękki, to jest miękki projekt, który będzie w poniedziałek podpisywany w Urzędzie Marszałkowskim, to jest z FS-u, ze środków. Tutaj jeszcze też taka ciekawa informacja, że dostaliśmy też, uzyskaliśmy zgodę i na dofinansowanie jesteśmy już też na liście. Jeszcze nie mamy oficjalnego pisma do Ministerstwa Sportu i Kultury. Na plac zabaw i na siłownię zewnętrzną, którą wcześniej też na drugiej, przedostatniej sesji żeśmy głosowali, składaliśmy do dokumentacji, to będzie u nas tutaj przy parku i kwota opiewa na prawie 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy, przepraszam, 100 tysięcy złotych dofinansowania i 50 tysięcy z naszej strony. Też jeszcze podpisana już została umowa z 6 gminami, między innymi z nami. Nie wiem, czy na ostatniej sesji mówiłem. Liderem jest pan Zygmunt Litwin, wójt gminy Puszna. To jest w ramach tego naszego aktywnego pogranicza. Napisany jest ten projekt turystyczny, który będzie realizowany w 2019 roku na schronisku w Lisznej. Tam będzie wybudowane, tam będą stworzone warunki dla rowerzystów, będą też tam takie mini warsztaty, żeby sobie mogli naprawić te rowery, będzie te stoisko dla kamperów, będzie pole namiotowe, będzie to przystosowane miejsce takie, że dla odpoczynku, dla turystów, którzy odwiedzają naszą gminę. Wszystko robiliśmy, żeby na tej Lisznej się skupić. No i dzięki tym staraniom tutaj naszym i pana wójta Stuczny, bo on mówi liderem wiodącym, no udało się ten projekt wygrać. Byliśmy na 2. miejscu w województwie lubelskim. Podpisana jest już w tej chwili umowa i realizacja tego będzie w 2019. Także będzie ta szkoła uratowana. Po przeanalizowaniu przedłożonego przez wójta gminy Sławatycze sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy składa orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej osoba Mirosława Strzemecka przewodnicząca, Jolanta Irobi członek, Adam Błaszko członek. Postanawiam pozytywnie zaopiniować przedłożone przez wójta gminy Sławatycze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i zarządzenia nr 22/11 prezesa RIO w Lublinie z 1 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających został upoważniony do wydania opinii i przedkładania przez wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami. Komisja po rozpatrzeniu wskazanych dokumentów stwierdza, co następuje. Budżet gminy za 2017 rok został uchwalony uchwałą budżetową nr 16/123/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Przewidywał plan dochodów w kwocie 11 135 590 zł i 2 grosze. Wójt poinformował o podjętych działaniach zmierzających do wyegzekwowania zaległości. Przekroczeń planu wydatków nie stwierdzono.
Komisja rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok. Stwierdza, że powyższa analiza daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Słowatycze w 2017 roku oraz do wystąpienia do Rady Gminy Słowatycze z wnioskiem o udzielenie absolutorium budowy gminy Słowatycze. Rada Gminy Słowatycze uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf drugi. Uchwałę przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni radni otrzymali materiały stosowne wraz z tą uchwałą. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słowatycze udziela się absolutorium wójtowi gminy Słowatycze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf drugi. Uchwałę przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania tej uchwały. Zarządzam głosowanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za jej przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała absolutoryjna została przyjęta. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Sołtysi, zgromadzeni tutaj goście, chciałem bardzo podziękować za udzielenie mi tego absolutorium za 2017 rok. Ale chciałem tylko powiedzieć jedno, że to nie jest tylko moja zasługa, ale także i was wszystkich, że ten budżet, jakim dysponujemy i mamy, i środkami, które też są skromne, że potrafiliśmy spiąć to, zamknąć ten 17 rok i uzyskać od Państwa absolutorium i od Izby Obrachunkowej. Jeszcze też taką może informację Wam Państwu podam, że na razie rząd wycofał się, czyli wojewoda z grodzenia tego naszego bubu. Płotem, także możemy chodzić na ryby, w którą stronę chcemy na razie, aby za Bóg nie przechodzić. Rok miniony to bardzo dobry rok, zresztą jak kolejne poprzednie i w inwestycje i w działania, jeśli chodzi o finanse, to może tutaj zacznę od RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, wyraziła pozytywną opinię w związku z wykonanym budżetem. Staram się pilnować tego, nie zawieść moich pracowników, ani radnych, ani moich wyborców, mieszkańców gminy. Środki były wydatkowane racjonalnie, zgodnie z planem finansowym, jaki był ustalony w poprzednich latach, no i tego się trzymamy. Jesteśmy jedną z najmniejszych gmin w powiecie bialskim i obszarowo i ludnościowo, dlatego też ten budżet też jest nasz skromny i niestety te środki musimy wydatkować bardzo racjonalnie, a czasami rozkładać to w czasie wszelkiego rodzaju inwestycje i zaczynać od tych, które są nam najbardziej konieczne do egzystowania w gminie. No w tej chwili wszystko się wydłużyło w czasie, cały ten okres projektowania, który wszedł, teraz dofinansowania unijnego, który wszedł, no jest tak jakby no, o dwa lata przedłużył poślizgu, no z różnych przyczyn, zwłaszcza z tym VAT-em, który jest niekwalifikowany na tych inwestycjach, zwłaszcza o odnawialnych źródłach energii. Dwa lata temu mówiło się, że będzie taniej, w tej chwili wychodzi, że jest drożej. W tej chwili są i umowy aneksowane, w międzyczasie weszły też przepisy odnośnie RODO,
które też muszą być zamieszczone w tych wszystkich umowach, które podpisujemy z instytucjami, z Urzędem Marszałkowskim, czy to również wojewódzkim. I no niestety to właśnie przedłuża nasz proces tej realizacji tych wszystkich projektów, które mamy już, że tak powiem, w kieszeni. No niestety cierpią na tym też i mieszkańcy, tak? Bo te inwestycje już powinny być wykonane rok temu, a niestety wójtowie dopiero teraz ogłaszamy różnego rodzaju przetargi i przygotowujemy dokumentację. No i myślę, że w przyszłym roku, a nawet i w tym jeszcze, tak, chciałbym, żeby te odnawialne źródła energii już u nas działały, a resztę projektów będziemy wykonywać w miarę możliwości, na jakie nam po prostu pozwoli. OZE, termomodernizacja, Liszna? Tak, tak. OZE, termomodernizacja budynku szkoły, gruntowna, termomodernizacja środowiskowego domu samopomocy, łącznie z dostawioną windą, dzienny dom wsparcia dla dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze, Liszna, projekt turystyczny z sąsiednimi gminami, gdzie liderem jest gmina Tuszna, pan Zygmunt Litwiniuk, będzie realizowany również w 2019 roku. W tej chwili już jest przygotowana dokumentacja. No, dla mnie najważniejsza na modernizację ujęcia wody, które jest już bardzo stare u nas, a są to takie właśnie rzeczy, takie jak podkreślałem na początku, fundamentalne i potrzebne do egzystowania w gminie, bo woda jest potrzebna i będę się skupiał na tym, żeby ten projekt też uzyskał dofinansowanie, żebyśmy mogli to ujęcie zmodernizować, a w międzyczasie rzeczy bieżące.